Książę ma opinię. Mam dla ciebie zagadkę. Za chwilę usłyszysz wskazówki i musisz zgadnąć, co to jest. To coś ma. Wyselekcjonowane ze społeczeństwa grupy ludzi. Nie trafia tam nikt z własnej woli. Jest to ogrodzony teren, za który nie można wyjść. Jest tam paskudne jedzenie. Specjalny transport dowożący na miejsce. Numerowani ludzie. Stały nadzór. Pomieszczenie z zatrutym powietrzem. Zezwolenie państwa na proceder. Nieludzkie traktowanie przez nadzorców i nadzorowanych. Przymus pracy. Specjalnie wzniesiony do tego celu budynek. Obowiązkowa szatnia. Uniformy. Rozbudowany system kar i specjalne pomieszczenia do ich egzekwowania. Wydzielone miejsca dla nadzorców i nadzorowanych. Podział na grupy. A na koniec dostaje się certyfikat oraz nagrodę i staje się innym człowiekiem. Czy wiesz już, co to jest? Chodzi pewnie o obóz koncentracyjny. Otóż twoja odpowiedź jest w połowie poprawna, ponieważ pod tym wszystkim, co opowiedziałem, można również podpisać szkołę, a także szeroko rozumianą edukację. Otóż zmierzam do tego, że zastanawiałem się ostatnio nad edukacją, szkołami i całym tym, całą tą machiną edukacyjną i doszedłem do wniosku, że współczesna szkoła od takiego obozu koncentracyjnego różni się tylko obowiązkiem noszenia worków na kapcie. Zmierzam do tego, że uważam, że nasz system edukacji jest przestarzały. Nie sądzisz, książę, ma opinię? No, nie mogę się z tobą nie zgodzić. Jest przestarzały. Jest przestarzały zdecydowanie, ale porównywanie szkoły z więzieniem, no, nie widzę czegoś takiego związku między jednym i drugim. Nie potrafię znaleźć analogii. Do szkoły chodzi się jednak, no, oczywiście jest obowiązek szkolny, ale pewne różnice są, tak? W sensie nie jesteś tam cały czas w szkole. Szkoła jednak nie wywiera na jednostki negatywnego wpływu. Właściwie chciałeś powiedzieć, że wywiera negatywny wpływ. No, może wywierać, tak. To prawda. No i nie uważasz, że to błąd wybierać na dzieci, młodzież, tak? Bo nie mówimy tutaj oczywiście tylko o szkołach podstawowych, także gimnazjach, liceach, technikach i wszelkich innych placówkach oświaty, do których trzeba chodzić do 18 roku życia. Wracając, właśnie tak jak powiedziałem, nasz system szkolnictwa jest przestarzały. Zacznijmy od najniższego poziomu edukacji, czyli od podstawówki. Nie zamierzam tutaj oczywiście mówić o tym, że system jest przestarzały czy zły. Otóż chciałbym powiedzieć, jak ja to widzę, jakie powinny zajść zmiany. Przede wszystkim największym błędem tego systemu jest karanie. Jest to, prawda, taki atawizm z dawnych czasów, kiedy edukację potrafiono prowadzić wyłącznie batem. Dzisiaj już tego nie potrzebujemy, a jednak dalej. Jesteśmy oceniani, jesteśmy poddawani ocenie ludzi, którzy zupełnie nas nie znają, nie obchodzą, których już więcej nie zobaczymy, a jednak wpływa to na nasze życie i w jakimś sensie je zatruwa. Rozumiem, że chciałbyś wprowadzić jakiś taki system, na przykład, który jest stosowany w Skandynawii, takich uśmieszków, na przykład, jeżeli coś się komuś uda, a jak się nie uda, to uśmieszku nie ma, żeby w ten sposób dzieci nie czuły się gorsze przez to, że mają niższe oceny, tak? I tak, i nie. Znaczy, Skandynawia jest dosyć specyficznym przykładem. Ja myślałem, zostawmy na razie system ocen, tak? Przyjrzyjmy się też tematyce całych zajęć. Otóż, czy wiesz, co to jest kosa drzewina? Tak, jest to drzewo iglaste, które nie zrzuca na zimę igieł. Brawo, a przydało ci się to kiedyś w życiu? Wiedza. Potrafiłem odróżnić kosa drzewinę od innych drzew. Brawo, Bear Grylls byłby z ciebie dumny. Tym niemniej jednak reszcie społeczeństwa ta wiedza nie jest do niczego potrzebna. Zmierzam do tego, że obowiązkowe są przedmioty, a także wymagana jest wiedza, która się absolutnie do niczego nie przydaje. Nie wiem, czy się wysłuchaj moich postulatów, a później zgódź się z nimi lub nie. Moim zdaniem obowiązkowo w szkole podstawowej zostawmy przy tej szkole podstawowej. Powinna być tylko matematyka. Matematyka rozumiana jako zdolność rozwiązywania problemów logicznego myślenia, no i liczenia naturalnie, bo to się przydaje. Oraz polski.
polski rozumiany przez czytanie, pisanie, a także naukę gramatyki i ortografii. Reszta wiedzy powinna być właściwie fakultatywna, nie powinna podlegać ocenie, tak? Dlaczego na przykład mnie nie interesuje, nie interesowało i nie zainteresuje zupełnie, co to jest kosa drzewina, nie przydało mi się to nawet do krzyżówki, ani co to były triery, ani wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny, czy jak ona się tam nazywała, którymi to wierszami katowano mnie przez całą szkołę podstawową. Otóż poza sferami wiedzy, które wcześniej ci wymieniłem, reszta powinna być fakultatywna i właśnie ona powinna podlegać systemowi nagród i no właśnie braku kar. Tak, i jakby nagradzać dziecko, że jeśli ono interesuje się biologią, historią czy tak dalej i ma dobry stosunek, uczy się do tych zajęć, jest naprawdę tym zainteresowany, to je nagradzać. A dzieci, które się tym nie interesują, i tak zostaną pewnie dresiarzami, czy będą stały pod budką z piwem, więc po co marnować na nie czas? Wilku. Zgodzę się z tobą w tym sensie, że program konkretnych przedmiotów jest oczywiście w dużym stopniu zupełnie absurdalnie przygotowany. Choćby przypominam sobie, jak musiałem się uczyć o maszynach rolniczych. Ale to sam fakt istnienia tych przedmiotów chyba nie jest do końca bezsensowny, tak? Znaczy, zwróć na to uwagę. Gdyby dzieci uczyły się wyłącznie matematyki i polskiego, to na przykład nie miałyby pojęcia, że słońce... Nie, że przepraszam, że Ziemia krąży wokół Słońca. Tego typu chociażby przydatna i ważna wiedza, tak? Albo to, że była II wojna światowa, albo to, że była taka cywilizacja jak rzymska, która wywarła ogromny wpływ na współczesny kształt Europy. Nie chodzi o to, żeby jakoś w szczegóły wchodzić, ale choćby, żeby taką powierzchowną wiedzę na temat cywilizacji, w jakiej żyjemy i przyrody, w której się obracamy, dzieci ze szkoły wyniosły. Ale oczywiście, nie jestem tu jakimś edukacyjnym nihilistą. Miałem na myśli to, żeby właśnie z tej wiedzy, jak wspomniane tutaj krążenie Ziemi wokół Słońca, cywilizacja rzymska i tak dalej, nie poddawać tego ocenie, nie zmuszać do uczenia się o rzeczach zresztą arcyciekawych, tak? Zresztą czym jest Słońce, czym jest grawitacja, czym jest ten cały, te wszystkie procesy zachodzące w kosmosie, to jest przecież fascynujące. Ale może przez to, że właśnie trafiają się ludzie, trafiają się nauczyciele, którzy w sposób niegodny, niewłaściwy, egzekwują tę wiedzę od dzieci, od uczniów właściwie. Zniechęcają do niej. Tak? Także powinna być, moim zdaniem, część przedmiotów, która podlega ocenie i taka, która nie podlega. W sensie jest nagradzana, ale nie ma kar za jej niewiedzę, żeby po prostu rozbudowywać bez stresu zainteresowania tych dzieci. Zgadzam się. System oceny we współczesnych podstawówkach i wyższych szkołach jest po prostu zbrodniczy i antyludzki. Tak uważam. Ale właściwie, jeżeli już zrezygnujemy z ocen, to czemu mielibyśmy oceniać polski i matematykę? Niech wszystko będzie zupełnie dobrowolne, tak? Niech będą jakby takie zajęcia mają taką formę, nie wiem, zabawy, rozmowy z prowadzącymi te zajęcia, gdzie dzieci dowiadywałyby się o różnych rzeczach tak niemalże naturalnie. Po co w ogóle oceny? Otóż widzisz, niektórych podstawowych umiejętności po prostu muszą się nauczyć, tak? Znaczy, bardzo bym chciał, żeby dzieci chciały się uczyć, chciały poznawać wiedzę, ale te najbardziej podstawowe etapy, jakby prowadzące do następnych i zresztą gdybyśmy do na przykład nauki czytania zastosowali system samych nagród, a nie także stawiali wymagań, żeby to miały, znowu wrócilibyśmy do problemu analfabetyzmu, z którym praktycznie sobie poradziliśmy. Zgoda. Masz tutaj w tym wypadku zdecydowaną rację. To, poruszmy jeszcze inną kwestię, mianowicie nauczycieli. Och, nie znoszę tego plugastwa. Widzisz. Znasz ten dowcip, drogi książę, ma opinię. Czym się różni pedofil od nauczyciela? Nie słyszałem. Otóż pedofil naprawdę kocha dzieci. Tak, to jest przedni dowcip. Ten dowcip jest tylko wstępem do tego, że wielu nauczycieli tak naprawdę wcale nie powinno być nauczycielami.
To znaczy, ci ludzie, jako ludzie kształtujący umysły innych młodych ludzi, powinni być badani psychologicznie i psychiatrycznie na to, czy oni naprawdę się do tego zadania nadają. Zresztą no. Wszyscy słyszeliśmy historię, tak? Są nawet pewne przedmioty narażone, znajdujące się w szczególnej grupie ryzyka, do której dążą psychopaci, tak? Ludzi chcący dominować nad młodszymi i słabszymi od siebie. Są to WF Meni, nauczyciele niemieckiego. Ale zwróć uwagę, Wilku, że gdyby wyeliminować wszystkich nauczycieli, którzy się do nauczania nie nadają, to po prostu byłoby ich za mało, żeby w ogóle system edukacji publicznej mógł się utrzymać. I tak i nie. Otóż widzisz, gdyby eliminację na bycie nauczycielem przeprowadzać na etapie uczelni wyższych, tak, czyli załóżmy, żeby dostać się na Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, trzeba by było przejść właśnie ten test, no i później oczywiście go co jakiś czas powtarzać, jak na nie przymierzając prawo jazdy. To nie dość, że nie szkolilibyśmy w tym zakresie ludzi, którzy się do tego nie nadają, to jeszcze dalibyśmy szansę innym, którzy po prostu są bardziej do tego celu stworzeni. Być może jest tak, że władza nauczycielska korumpuje, tak jak każda władza, i nawet ktoś, kto wcześniej był zupełnie porządnym człowiekiem, po prostu w toku tego wszystkiego swojej kariery nauczycielskiej staje się po prostu potworem. Tak, dlatego co jakiś czas badania psychologiczne powinny być powtarzane. To jak byś sobie poradził z brakiem nauczycieli? Cóż, na brak nauczycieli na razie nie możemy narzekać, ponieważ przynajmniej u nas w Polsce jest zamykanych coraz więcej szkół, nauczyciele nie mają pracy, ponieważ dzieci ubywa. Ludzie nie chcą się ordynarnie mówiąc rozmnażać. Dlatego uważam, że na razie nie mielibyśmy tego problemu. Zresztą pamiętajmy, że ci młodzi ludzie wychowani w tym nowym systemie być może bardziej nadawaliby się do tej pracy i może z większą chęcią szerzyli edukację. Wiesz co, to oczywiście bardzo szlachetne postulaty, ale nie wyobrażam sobie, jak można by je wprowadzić w życie. Gdyby teraz, na tym etapie, żeby te młode dzieci, małe dzieci już wychowywać w tym nowym systemie, to potrzeba byłoby zupełnie nowej kadry. A żeby stworzyć zupełnie nową kadrę, trzeba by ten system już funkcjonował. Jest to tak koło, z którego nie ma wyjścia. No cóż, nie wszystkie zmiany da się wprowadzić ewolucyjnie. Tutaj mój projekt wymagałby niestety rewolucji. Jakiego typu rewolucji? Otóż rewolucji przynajmniej częściowej. Częściowej w tym sensie, że nie wszystkie szkoły, nie wszystkie placówki i oświaty naraz mogłyby wprowadzić ten system. Trzeba by to robić stopniowo, ale z wielką brutalnością. Wytworzyłoby to w pewien sposób szkoły lepsze i szkoły gorsze, szkoły, których nie wymaga się wiedzy z poszczególnych przedmiotów i na szkoły takie, których się wymaga. Tym niemniej po kilkunastu latach proces byłby zakończony i mielibyśmy edukację dostosowaną do nowych czasów. Wiesz co, to wszystko brzmi bardzo dobrze w teorii, ale mimo wszystko z całym szacunkiem dla twoich śmiałych pomysłów i idei, nie sądzę, żeby kiedykolwiek udało się wprowadzić w życie. Nawet gdyby była ku temu wola rządu i społeczeństwa. A wiesz dlaczego? Bo jesteś zazdrosny, że ja mam takie dobre pomysły, a ty nie. Nie. I tym optymistycznym akcentem kończymy Butny i Butniejszy. Do usłyszenia.